Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Szybcy i Wściekli 8? He knows it doesn't matter what's under a hood. Jeśli twierdzi, że nie liczy się to, co pod maską, tylko umiejętności, to dlaczego pierwsza rzecz, którą robi, to tuningowanie fury? Ta słynna kubańska mila. To wszystko zmienia. This is Cuban NAS. Kubańskie nitro. Czy oni tam na wszystko mają swoje kubańskie nazwy? Zatem tak wygląda człowiek jadący płonącym samochodem. Następnym razem będę wiedział, że mogę bezpiecznie wyskoczyć z samochodu jadącego 240 na godzinę. W jaki sposób ona odjechała, skoro jeszcze przed sekundą nie działał jej silnik i miała w samochodzie podniesioną maskę? O, wiecie, gdzie prowadzą te współrzędne? Okej, to już za wiele, chodźmy dalej. Czy ja dobrze widzę, że ten typ opowiada o tajnej akcji, drąc się na połowę boiska w czasie meczu? Rząd Stanów Zjednoczonych nie może zatwierdzić walki z przestępczością. Jakieś logiczne wytłumaczenie? Teraz próbuję go przekonać do wzięcia udziału w misji, strasząc więzieniem. To marchewka już była, czy coś przegapiłem? Zaraz, czy on właśnie zgodził się, w ogóle nie pytając, o co chodzi? To się nazywa montażowy skok w czasie. Dobrze, że chociaż streścili nam fabułę tym jednym zdaniem. A ten skąd nagle znalazł się w więzieniu w Stanach? Czy przed chwilą nie był przypadkiem jeszcze w Berlinie? Ściana wyraźnie się porusza, wskazując na sztuczny rekwizyt. Naprawdę w tak prosty sposób można otworzyć drzwi w całym więzieniu? Nie ma żadnych zabezpieczeń? Tutaj wyraźnie będzie przewracał się przez prawe ramię, tymczasem po cięciu robi obrót przez lewe ramię. Tutaj strażnicy ustawili się szeroko, a po cięciu są już bliżej siebie. Czy on ma w samochodzie guzik, który symuluje psujący się silnik? I got an ATM. W jaki sposób zauważył, że jest obserwowany z kamerki w oddalonym o całą ulicę bankomacie? Strach kupować teraz samochód. Czy nie mógł po prostu strzelić mu w nogi? Ta tarcza nie jest aż tak duża. Jeśli już miał taką piłę, to nie mógł wyciąć dziury w dachu zamiast w otworze paliwowym? Pomijając fakt, że iskry i paliwo to nie do końca dobre połączenie. Najlepsze jest to, że typ wie, że zostały ukradzione kody do bomby nuklearnej i jest z rządu rosyjskiego, zatem co stoi na przeszkodzie, aby armia rosyjska te kody zmieniła? Mieli na to sporo czasu, nim cała ekipa dotarła ze Stanów do Rosji. Tutaj ma kwiatki i szkło na masce, a po cięciu już ich nie ma. Sceny kręcone o troszkę innych porach. Tutaj cień jest w tym miejscu, a zaraz po cięciu jest przesunięty dalej. Po co on to w zasadzie rozwalił? Czy to nie powinno działać tak, że jak zamkną drzwi, a potem stracą zasilanie, to drzwi zostaną zamknięte, a nie nagle się otworzą? Poza tym, zabezpieczenia w tak dobrze strzeżonej bazie chyba powinny działać na odwrót. Po wyłączeniu prądu wszystko się zamyka, a nie otwiera. Poza tym, czy po odpaleniu ładunku EMP samochód naszego bohatera również nie powinien się wyłączyć? Czy Lamborghini w ogóle ma prawo jeździć po takiej nawierzchni? A, może ma łańcuchy na kołach? Mimo, że w tym miejscu pojazd wystrzelił kilka rakiet, to na kolejnym ujęciu są znowu wszystkie załadowane. W jaki sposób jest w stanie jeszcze przyspieszyć, skoro jadą już teraz najszybciej jak tylko mogą? Lepiej, w jaki sposób łódź podwodna jest w stanie ścigać się z pędzącymi superfurami? Nie mówiąc już o ściganiu się z rakietą. W tych samochodach zawsze są magiczne guziki ratujące tyłek. Chwila, jak oni w ogóle są w stanie go usłyszeć? Przecież nie mówi do radia. Jeśli ten nadajnik cały czas migał na czerwono, to w jaki sposób nikt tego nie zauważył? Tym bardziej, że został powieszony w miejscu dość rzucającym się w oczy. Karnych ptaków.